Serdecznie zapraszamy do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Już 17 lutego w piątek o godzinie 18 otwieramy niezwykłą wystawę. To jest retrospektywna wystawa poświęcona twórczości Zygmunta Moryty, bardzo ważnego artysty związanego właściwie przez całe swoje twórcze życie z Opolem. Wystawa zatytułowana jest Trzech to już tłum. Ten tytuł pochodzi i z cyklu, który Moryto opracowywał w grafice, ale też, jak mi się wydaje, bardzo dobrze nawiązuje do cech jego osobowości, bo on był taką legendą artystyczną, ale też był legendą jako człowiek. Myślę, że wiele osób wiedziało, jak on wygląda, a może niewielu z nim rozmawiało. Był owiany troszkę takim nimbem tajemnicy, był takim jednak outsiderem, osobną postacią i był wspaniałym artystą, przede wszystkim grafikiem. Techniki metalowe to była jego umiłowana dziedzina twórczości graficznej, ale był też malarzem. Stoimy na tle tej ściany z obrazami i te obrazy też są niezwykłe i fascynujące, więc po raz pierwszy pokazujemy, wydaje mi się, tak pełną wystawę, chociaż ona i tak nie jest pełna, bo to jest taka twórczość, która jest też dość mocno rozproszona w różnych kolekcjach prywatnych. My, żeby zrobić tę wystawę, zwróciliśmy się przede wszystkim do rodziny, do żony i do syna Zygmunta Moryty i większość tych prac, które pokazujemy tutaj, to jest ich własność. Natomiast one są dopełnione elementami pochodzącymi zarówno z naszej własnej kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej, z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego. Mamy fragment witraża z kolekcji Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu. I wreszcie mamy prasę graficzną Zygmunta Moryty, która w tej chwili jest własnością Związku Polskich Artystów Plastyków. Także te zbiory są różnorodne. Myślę, że to niezwykła okazja, żeby to zobaczyć, coś, co w większości spoczywa i myślę, jeszcze chyba dalej będzie spoczywało w pracowni. W pracowni nie ma już artysty, ale te prace ciągle jeszcze są. Na 2 miesiące przywieźliśmy je tutaj do Galerii Sztuki Współczesnej. Już od 17 lutego aż do 16 kwietnia będzie można je oglądać.